na dzisiaj zapowiedziano decyzję w sprawie działań Suwalskiego samorządu wobec Pribexu. Firma ta mimo wcześniejszych deklaracji nie przedstawiła w wyznaczonym terminie nowego harmonogramu prac. Na placach dwóch budów nie pojawili się robotnicy. Mimo zapowiedzi, ratusz nie wydał dzisiaj na ten temat żadnego komunikatu. Pribex wygrał dwa przetargi budowlane. Zgodnie z umowami miał wybudować w Suwałkach dwie istotne drogi. Pierwsza to część trasy wschodniej, ta z mostem i tunelem pod torami kolejowymi. Druga to również zupełnie nowa ulica, Rotmistrza Witolda Pileckiego, która miała połączyć ulicę Pułaskiego z osiedlem Kamena. W ratuszu nie pojawiły się oczekiwane dokumenty, a na placach obu budów nie pojawili się robotnicy. Sytuacja jest o tyle trudna, że inwestycje są finansowane z udziałem Środków unijnych, a w ich wykorzystaniu znaczenie ma termin. Wprawdzie prezydent Rankiewicz liczy na wyrozumiałość urzędu marszałkowskiego, z którym środki będą rozliczane, ale z każdym dniem coraz trudniej będzie liczyć na wyrozumiałość mieszkańców, którzy z coraz większym niepokojem patrzą na rozgrzebane inwestycje i głośno krytykują fakt, że w przetargach zasadnicze znaczenie miała cena, a nie wiarygodność i referencje wykonawcy. Takie jednak mamy prawo zamówień publicznych, rozkłada. Prezydent miasta. Przypomina jednocześnie, że wykonanie inwestycji nie jest zagrożone, choć liczy się z tym, że pojawi się konieczność przeprowadzenia nowej procedury przetargowej, a co za tym idzie, znaczne opóźnienie zakończenia prac.